No cześć. Dzisiaj serial Święty Mikołaj. Pierwsze dwa odcinki na Disney Plus już się pojawiły. Każdy następny będzie co tydzień. Jeżeli chodzi o Tima Allena, to bardzo fajnie gra. Bałem się, że będzie to no, słaba kontynuacja, ponieważ trzy filmy to były trzy różne poziomy. Pierwsza część z 94 była całkiem fajna. Natomiast ostatnia, trzecia już. No nie było pomysłu chyba na kontynuację i zrobili co zrobili. Tutaj mamy bardzo fajną grę aktorską. Święty Mikołaj dowiaduje się, że może przejść na emeryturę. Zaczyna o tym poważnie myśleć, ponieważ już w pierwszym odcinku mamy przedstawione dwa następujące po sobie Boże Narodzenia, w których Scott traci no, swoje moce Świętego Mikołaja. Traci magię. No, jeżeli chodzi o jego rozważania, to w pierwszej kolejności jego celem na następcę jest syn. Natomiast gdy on się nie zgadza, no kolejnym wyborem jest jego kolejny syn, który mieszka z nim na biegunie północnym. Tutaj niestety też nie trafia. W międzyczasie mamy przygotowania między świętami. Okazuje się, że nasz święty Mikołaj już pracuje 29 lat w tym zawodzie. I gdy ogłasza, że chce przejść na emeryturę, no to rodzina się cieszy. Natomiast elfy już w mniejszym stopniu. Serial bardzo fajny. Widać, że z pomysłem nakręcony. Nie ma zbyt wiele odcinków, więc skończy się 14 grudnia. Dość szybko. No Scott ma dużo dylematów. Po 28 swoich świętach próbuje wrócić do formy. Niestety okazuje się, że 29 są jeszcze słabsze. Tutaj wychodzi niestety na jaw, że coraz mniej dzieci w niego wierzy, coraz więcej kupuje na internecie, mniej listów do niego pisze. Tak samo jest rozwiązana sytuacja grzecznych i niegrzecznych dzieci. Kiedy okazuje się, że teraz część dzieci niegrzecznych jest wpisywana na listę dzieci trudnych i też dostają prezenty, co dobija Mikołaja. Bardzo fajna komedia jak na razie po tych dwóch odcinkach. Luźna, śmieszna. No i pokazująca właśnie rozterki naszego głównego bohatera względem bieguna północnego. Z jednej strony chciałby przejść na emeryturę i posiedzieć z rodziną, której kompletnie nie zna. Niestety. A z drugiej strony chciałby na biegunie pozostać. No i dalej se tu żyć. Serial bardzo fajny. Bardzo mi się spodobał. Mam nadzieję, że będzie trzymał równy poziom, a nie lawirował między rewelacyjnymi odcinkami a słabymi. Jak na razie jest dobrze. Dużo lepiej niż we filmach drugiej i trzeciej części. Mam nadzieję, że taki poziom utrzymie się dalej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!